Cześć, witajcie w 252. odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy i Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żarkowski, zbyt kminiony, rozkminiony. I Konrad Okoński, szybki numerek. A w dzisiejszym odcinku rozkminy, babcia wstańka. Zabójcze zaimki. Przemyty wodne, a także newsy, Boromir nie żyje. Taki jakiś nieoczytany, terrorystyczny. Zmarł Tomasz Knapik. A także szybka piłka, piłka w trybuny i after show. Tak, jej. Nawet nie jest śmieszny news, Konrad. Co to, że zmarł Tomasz Knapik? Myślałem, że na przykład zmarł Tomasz Knapik. Jest śmieszniejszy niż uczeń, który pobił nauczycielkę. Kumiko. Na naszym Discordzie mamy dział na newsy i linki, gdzie ludzie podsyłają swoje znalezione w internecie rzeczy. I czasami zaskakują mnie rzeczy, które są tam wrzucone. No cóż, mamy swoją Florydę, nie? Tak. Znaczy, no te rzeczy z Florydy są zwykle śmieszne. O, rady Jezus Maria, dobrze. Dobrze cię słyszeć po tym tygodniu. Jak sobie wyobrażasz, to był dla mnie tydzień pełen, że tak powiem, zmian, pełen wielkich rzeczy, wielkich wydarzeń. Bo po pierwsze byłem u fryzjera, po drugie mój dzidziuś zaczął żłobek. I yes. Dzisiaj spał tam. Wow. Spał 20 minut, Mateusz. Wow. No. To ja bym na przykład poprosił o zwrot pieniędzy za 20 minut. Nie płacę im po to, żeby moje dziecko spało u nich. Płacę, żeby zmęczyli mi to dziecko, żeby spało u mnie. Nie, dobrze, że spało, fajnie. W ogóle Monika kiedyś gdzieś przeczytała, że prawdopodobnie nasze dziecko już pod to nie podpada, bo jest trochę starsze, już ma 9 miesięcy, ale że niemowlaki, kiedy nie śpią dłużej niż 3 godziny, to zaczyna im odpierdalać. Zupełnie jak ludzie. Także staraliśmy się nigdy, żeby nie był przytomny dłużej niż 3 godziny. Nigdy nie wiesz, co takie dziecko może zacząć, co takie dziecko może zrobić. Trzymaliśmy noże z dala od niego. Trzymanie noży z dala od dziecka to generalnie jest jakby wskazane, nie? Tak, to prawda. Ciężko jest wytłumaczyć dziecku, żeby nie zaatakowało cię nożem. Nie atakowało nauczycielek. Tam nie było noży, tam były kopniaki, książki. Policzkowanie, rzuty kostką. No, bo nie było noży, bo nie było dostępnych noży dla dziecka. Szaman mówi, że mam echo. Czy ja mam echo? Czy eszę, Mateusz? Może trochę? No bo masz kondensacyjny mikrofon, no to normalne, że będziesz miał eszko. No jak? Czemu? Dlaczego? No bo on zbiera wszystko. Ale mój pokój jest fajnie wygłuszony. Musisz teraz wyłożyć... No nie, no musisz położyć teraz takie maty, musisz zmienić całe swoje mieszkanie, Konrad, pod jeden podcast. Ja mam bajzel, Mateusz, i to jest mój sekret. Zamiast wygłuszenia po prostu mam porozważane rzeczy na ścianach i one rozbijają dźwięk. Może ty masz echo, a szaman nie wie, kto z nas jest kim. Ja mam... Nie, masz okej, okay, masz, jest spoko, Mateusz. Opowiedz mi coś o swoich rozkminach. Babcia wstańka to jest pierwsza rozkmina. Ola, już widzę, że dołeczki idą do góry. Ola mi opowiadała o sytuacji, że jej rozmawiała z koleżanką o jej babci i o jakichś takich rzeczach dziwnych, które się jej przydarzyły. I ona powiedziała, że jej babcia poszła do lasu. Poszła do lasu w piątek, jest dosyć stara. I będąc w tym lesie, przewróciła się. Mhm. W piątek. I leżała. No i teraz jak to jest generalnie świeża sprawa. Osoba nie mogła wstać. Tak. Nie mogła wstać, więc leżała. Leżała, nikt nie wiedział trochę, że jest, nikt jej tam nie odnalazł. Po czym babcia, ja zacząłem brechtać, ja mówię, co, umarła? Nie, poczekała do niedzieli, rozkminiła jak wstać i wstała. Przemyślała dwa dni to? Jak wstać.
Wow. I rozkminiła, i rozkminiła. Już nie, umysł już nie ten sam, Konrad. Czy to nie jest trochę tak, że jeśli jesteś stary i przewrócisz się, to musisz... To masz takie okno czasu, w którym będziesz miał wystarczająco sił jeszcze, żeby zrealizować jakiś plan? I najwyraźniej nie. Najwyraźniej po prostu mówisz... O Jezu, muszę zebrać siły. Czas na drzemkę. Zapadam w małą hibernację, skoro to, już jestem w lesie. To trochę prawda. Poza tym może jeśli jesteś stary, to masz lepsze i gorsze dni. Jeśli upadniesz w gorszy dzień, to lepiej po prostu poczekać na inny dzień. To by było dobre. Przestanę, przejdzie. O, to pogoda. Poczekam, tak, aż przejdzie ten deszcz. Jutro miało być lepsze ciśnienie. Poczekam, aż przejdzie ten deszcz i spróbuję jutro. Czy to była Oli babcia, czy babcia tej koleżanki? Babcia koleżanki. Okej, okay, no to nie jest mi wstyd, że się śmiejemy z niej. Znaczy z niej. Śmiejemy się ze starości generalnie, wszyscy będziemy starzy. Tak naprawdę śmiejemy się sami z siebie, Mateusz. Jak dla mnie dziwny jest motyw leżenia dwa dni w lesie, ale co kto lubi, nie? W sensie ja sobie też myślę, że gdybym był stary, nigdzie bym się nie spieszył. To jest taki ostatecznie idealny motyw na emeryturę, nie? Co robiłeś wczoraj? A przewróciłem się w lesie i leżałem dwa dni. W weekend, bo mogę. W Ameryce są popularne takie serwisy, do których płacisz subskrypcję i dostajesz taki guzik, który właśnie, jeśli jesteś starszą osobą, która mieszka sama i się wypierdolisz, to możesz nacisnąć guzik i on cię łączy jakby z osobą przy telefonie, która może wysłać kogoś do ciebie. I są reklamy tego serwisu w amerykańskiej telewizji. Jest właśnie taka babcia, co leży na ziemi w kuchni, mówi: Help! I've fallen and help. I can't get up! Ile babcia ma lat, Ola? 98 lat. Fuck. Więc w trakcie 98 lat chodzi do lasu, przewraca się, śpi tam dwa dni. Ona jest jak Bear Grylls, czaisz? Jeszcze wypiła własny mocz w połowie. Ona jest i jak... zabiła kojota leżąc. Jest jak przeciwieństwo Mowgliego, nie wychowała się z wilkami, ale umrze z nimi. Ja pierdzielę, ale to jest... 98 lat, Konrad, jakbym miał 98 lat, mi by się nawet nie chciało wychodzić z domu. A ona sobie robi drzemki w lesie. No... Znaczy, no ja podziwiam, nie? Trochę mam wrażenie właśnie, że kiedy, jeśli masz 98 lat i wychodzisz do lasu, to jakby liczysz się z tym, że to może być twoja ostatnia wyprawa. Ale z drugiej strony sama. Każda wyprawa może być ostatnia. Sama. Tak, ale sama. A może właśnie niczego się nie boisz, bo nic cię nie zabiło przez te 98 lat i myślisz, wow, może jestem nieśmiertelna. To prawda, mówisz, I'm a vampire. O, co ciekawe, jest What We Do in the Shadows. Widziałem drugi sezon i wychodzi trzeci. Jest zajebisty, bardzo mi się podoba. Czekaj, a parę odcinków trzeciego zaczęło wychodzić właśnie, nie? Zapomniałem o tym. Tak, widziałem ostatnio. Jestem zajarany. Właśnie a propos tego, tak mi się skojarzyło, jak powiedziałeś, mam 98 lat i jeszcze nie umarłem. Oni dostali też przedłużenie na czwarty sezon, z tego co wiem. Muszę zapisać sobie, żeby to zobaczyć. What We Do. Nie, powiem ci, że jest bardzo śmieszny. Spodziewałem się, że będzie mniej, ale jest dobry. Mhm. My zobaczyliśmy z Moniką pierwszy jeden odcinek amerykańskiego The Office i doszedłem do wniosku, że What We Do in the Shadows to jest ten rodzaj humoru, tylko że lepiej mi wchodzi. Nie, no to jest ten sam motyw, nie? No generalnie mokumenty są mokumenty i tak dalej. No przecież to jest przecież samy premis What We Do in the Shadows to był The Office z wampirami. Tak, trochę tak. I też ten rodzaj humoru trochę, jest taki cringe'owy trochę. To jest tak, jak ja bym czytał Pratchetta i powiedział, ten Tolkien to całkiem nieźle musiał się wzorować na Pratchetcie. Ale strasznie suchy. Dużo opisów przyrody i piosenki na cztery strony. To chyba jest granica naukowskiej. Dobra. Zabójcze zaimki. Tak, oglądaliśmy też taki serial polski Belfer, ponieważ żeby dostać dostęp do różnych seriali, stwierdziłem, że wykupię Kanal Plusa. No i generalnie jak już jesteśmy na tym Kanal Plusie przez miesiąc, no to generalnie targamy wszystko, co się da. Wiesz, szybko, zanim się skończy, jak Polaczki. No i... I powiem ci, że Kruk był bardzo fajny i tak dalej, no i włączymy Belfra. Belfer to jest serial taki ze Szturem, że nauczyciel jedzie na jakieś wypiździsze wodolne, na Mazury.
i tam próbuje rozwikłać zagadkę śmierci jednej z uczennic. I jest to dosyć ciekawy serial. Dużo seriali, problem... gdzie mężczyzna jedzie na zadupie, żeby rozwiązać zagadkę zabójstwa dziecka. Generalnie to jest chyba w ogóle, tak robią polskie seriale kryminalne, nie? Koleś jedzie na zadupie rozwiązać morderstwo. Mhm. I ten patent się sprzedaje. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jakiś taki nasz znak firmowy w jakimś sensie. Poza tym, gdzie ma jechać? Nie ale, na zadupie? Ale to jest tak egzotyczne. W Polsce prawie nikt nie umiera, jeśli nie zostaje zabity na posterunku, albo coś takiego. Także dosyć ciekawy jestem. No i z tym Belfrem miałem taki problem. Belfer jest o wiele słabszy od innych seriali. No i ma jedną z taką rzecz, która się nazywa zabójcze zaimki. I to jest sytuacja, w której pokazują ci scenę, w której na przykład Belfer wchodzi do pokoju tej denatki, nie? Tej zmarłej dziewczyny. Mhm. I tam spotyka ojca tej dziewczyny, sobie wymieniają jakieś słowa i w pewnym momencie ojciec mówi: ach, jak powinienem wiedzieć, że to wszystko przez niego, ja bym go tylko dopadł. I jest koniec sceny. Nikt nie pyta, hej, o kogo masz na myśli? Kogo masz na myśli, bo chyba przyjechałem tutaj go znaleźć. Powiedziałeś niego, może nie mów niego, tylko powiedz, o kogo chodzi. I generalnie ten serial robi taki motyw przynajmniej dwa razy na odcinek, że mówi ci: stroję się dla niego, robię coś dla niego, to przecież ich wina. I cały czas słyszysz, to wszystko przez to. I masz coś takiego... Playing the pronoun game. Tak, i czasami ci to przedłużają, nie? I wyjaśniają za jakiś czas. Ale ty już mówisz, kurwa mać, no jest to bez sensu. Ale czy to jest tak, że bohater się dowiaduje, kto to jest i ty dowiadujesz się jako widz później? Czy bohater ignoruje to, co oni powiedzieli po prostu? Puszcza to mimo uszu i idzie dalej. Najpierw bohater ignoruje to, a potem wszyscy ignorują to w scenie, bo najwyraźniej nikogo nie interesuje kto, a potem ty jako widz razem z tym bohaterem dowiadujecie się później. I wszyscy są zaskoczeni. Ojciec mówi: gdybym tylko go dopadł, to jest jego wina. A ten: opanuj się, jesteś w żałobie, zamknij się. Zepsujesz mi serial, to ma być jeszcze 10 odcinków. Tak, ja dopiero przyjechałem, mam domek wykupiony na tydzień. You son of a bitch. Także miałem coś takiego, że oglądam ten serial i mamy, stąd się wziął nasz taki mem właśnie, pronoun game, tak jak mówisz, zabójcze zaimki, które generalnie nie mówisz o tym, tylko mówisz o czymś innym. Wow. Ale sugerujesz coś. Skoro zeszliśmy już na seriale, to chciałem cię zapytać, czy widziałeś taką serię, było o niej głośno rok temu, nazywa się Into the Night, wyprodukowaną przez chyba British Image? Na podstawie jednego zdania z jednej z powieści Dukaja. Pierwszy sezon był o tym, że wszyscy bohaterowie są w jednym samolocie pasażerskim i zaczynają się pojawiać informacje, że słońce zabija ludzi na całym świecie, a oni są akurat po ciemnej stronie globu. Więc oni zaczynają uciekać przed słońcem i lądować, żeby się, wiesz, zatankować benzynę. Oczywiście każda z osób w tym samolocie ma jakąś swoją historię, część z nich jest niebezpieczna. I serial jest dosyć fajny. Serial jest dosyć fajny i serial się kończy takim dosyć mocnym cliffhangerem. I drugi sezon wyszedł wczoraj. O, i co? No nic, jestem zaciekawiony, zwłaszcza, że powiedziałeś, że w Belfrze gra Sztur, a Sztur właśnie pojawił się jako postać na sam koniec pierwszego sezonu, także przypomniałem sobie, że ten serial wyszedł. Jeszcze nie zaczęliśmy go oglądać z drugiego sezonu, ale chyba mogę ci polecić obczajenie przynajmniej jednego odcinka, żeby zobaczyć, czy ci to siądzie. Bo to jest takie delikatne science fiction bez ogromnej ilości efektów specjalnych. A, jest sugestia, że drugi sezon będzie bardziej science fiction, no ale zobaczymy. No, nazywa się Into the Night i po polsku nie wiem. Ale brzmi jak Lost. Grupa jest na wyspie i dzieją się dziwne rzeczy. Tak, ale tutaj nie są na wyspie, oni są tutaj jakby w samolocie, lecą przez dookoła świata. Kierunek Noc nazywa się serial po polsku.
I pisze, że ma 37 minut jeden odcinek, to znaczy, że to takie, wiesz, na ząb akurat. Jest spoko. A, i to nie jest Czekam, aż polski. Mi powiesz, czy cliffhanger jest okej, okay, czy jest bez sensu. Nie, zobaczymy. Zobaczymy ten drugi sezon. Tylko, jak wiesz, jest, wiesz, dużo rzeczy do zobaczenia. There's a lot of things, man. Wcale nie Sztur, tylko Szyc. Władysław Szyc. Masz rację. Szyc, Sztur. Niech sobie spojrzę na ich twarze. Wyglądają zupełnie inaczej. Wiesz, jak stara osoba. Przepraszam. Mają są obaj na S. Ale ty jesteś czarny i nie rozróżniasz białych ludzi. Czy nie jesteś rasistą? Nie, ja... Wszyscy blondyni są do ciebie identyczni. Ja mam problem, jeśli ktoś ma... No, ktoś jest na tą samą literę. Ale czy wszyscy dla ciebie... Jesteś w takim razie literakiem. Jestem literakiem. Ja po prostu przestaję słuchać po pierwszej literze czyjegoś imienia albo nazwiska. No dobrze, bo ja przestaję słuchać po pierwszym słowie. Jezus Maria, dobra. Opowiedz mi jeszcze o przemytach wodnych. Jeszcze jedną rozkminę. Dawaj. Więc przemyty wodne, stary. Jest coś takiego jak imprezy salsowe w szkółkach tańca. I tak. Czasami szkółki sobie organizują takie. Znane też jako imprezy. Inkubator covidowy. Tak, dokładnie. I czasami sobie organizują takie imprezy i tam zapraszają ludzi. No i ludzie przychodzą na imprezę, no i chcą, wiesz, trochę się napić, bo to impreza. No i zwykle szkołka mówi, no jest zasada bring your own beer, czy bring your own bottle, coś takiego. Ale ta szkółka rozjebała dla mnie system. Powiedziała, że możesz wnieść tylko alkohol, a kolę albo wodę ci sprzeda. Nie możesz wnieść wody. Co? No. Nie możesz wnieść wody, Konrad. Możesz wnieść tylko alkohol. Ale... Co? Czekaj. W sensie, bo... dlatego, że nie mają licencji na alkohol, ale chcieliby, żebyś wypił? Chcieliby, żebyś kupił, żebyś zarobił. Że chcieliby zarobić na sprzedawaniu trunków. Mają... Nie mają koncesji na alkohol, więc chcą sprzedać tylko za... Chcą ci sprzedać popite. Chcą ci sprzedać ale popite. Nie mogą ci zabronić przynieść wody. Bo no to jest chyba nielegalne. Mogą ci powiedzieć, z tą butelką nie wejdziesz. Ale możesz powiedzieć, a to jest pusta butelka z filtrem, nara. No, możesz. To jest trik, który robiliśmy na imprezach. Także my stwierdziliśmy, że zrobimy przemyt wodny. I wnieśliśmy nielegalnie butelkę i tyraliśmy z tego, że jak byłeś w liceum, to próbowałeś wnieść alkohol na imprezę szkolną albo coś takiego, a teraz musisz wbić z wodą i przemycić wodę. Mieliście na to jakiś sprytny sposób? Wiedzieliście, które okno kibla jest uchylone i wstawiliście tam butelki i wyciągnęliście z drugiej strony? Mieliśmy dwie butelki. W jednej była woda i ona była skitrana w plecaku, a w drugiej był alkohol. I jak nam zapytają, żeby pokazać plecak, to stwierdziliśmy, że wyciągniemy tylko jedną butelkę, w której jest alkohol, pokażemy tą butelkę i powiemy, to jest nasza jedna butelka, tu jest Aperol. Nice. Mogliście mieć dwie butelki Aperolu, w jednej z nich mieć wodę. No dokładnie, taki motyw. Znaczy, to jest Aperol, jest Aperol Clear. Aperol jest, musisz zrobić go w drinkach. Jak? Co? Ale jest w butelce... Aperol musieliśmy zrobić w domu, przygotować, bo to się robi z prosecco i z wodą gazowaną. A, bo to jest drink już jakby. Jest. Aperol jest jak... Jest składnik tego. Tak. Znaczy jest to finalny efekt mieszania. Nie możesz kupić Aperolu w butelce. A jaki jest przekręt z biletami do kina z promocji SMS-owej? Bo już nie pamiętam. Pamiętasz coś takiego? Przekręt Mateusza z biletami do kina z promocji SMS-owej. Czy nie było czegoś z Kinder Bueno? Było coś takiego. Nie pamiętam szczegółów. Możecie napisać. Mateusz Bueno. Mateusz Bueno. Jak z dziewczyną szedłeś do kina, wysłaliście sobie SMS-a z Kinder Bueno. Senar też słyszy echo ode mnie? Czekaj sekundę. Czy możesz... Może to jest to? Czy teraz jest już... Nie mamy echa?
A, okej, okay, że czy był taki motyw, że... Ja już pamiętam ten motyw. Potrzebuję waszego feedbacku. Okej, okay, jest lepiej. Coś może było. U ciebie, coś było może, tak sam u ciebie, może sam u ciebie w domu i dlatego słyszę cię dwa razy. Dobra, zanim przejdziemy do newsów, chyba że chcesz dodać coś jeszcze o przemycie wodnym. Nie, ja pamiętam ten motyw z tym Kinder Bueno, że generalnie była taka akcja, że robiłeś zdjęcie jedy, kiedy wysyłałeś je gdzieś tam. Halo, teraz? Halo. Okej, okay, sorry. Okazało się, że to co zrobiłem, to wyłączyłem twój głos, więc... Rozumiem. Yeah. Że możesz tutaj, że jesteś, że możesz kupić bilety po cenie promocyjnej, tak jakby odpowiadało ci. Tylko ten SMS był wystarczył. Jakby jak wchodziłeś na stronę, wrzucałeś kody z opakowań, oni ci wysyłali SMS-a. Tak. Więc my to, co zrobiliśmy, to sami sobie wysłaliśmy tego SMS-a. Na zasadzie ten i pokazaliśmy komuś. A, że wysłałeś sobie SMS-a o treści, hej, wygrałeś bilet do kina? Mhm. No trzeba sobie jakoś radzić, stary. O jest, dobra. Mamy coś w ramach promocji znajomych do ogłoszenia. W przyszłym tygodniu w środę odbędzie się we Wrocławiu spotkanie z Robertem Sienickim, z Belę. Ach, kurwa, nie zapisałem sobie gdzie. Ale link do tego spotkania na pewno będzie w... Jak? We Wrocławiu? W naszych notkach. No tak, we Wrocławiu. Nie mówiłem? We Wrocławiu. Mówię. Czy powiedziałeś? Tak. Tak, ale chciałem powiedzieć gdzie, bo to jest w jakimś miejscu. W jakimś, wiesz... W jakimś... W jakimś obiekcie. Ostatni pisarz, spotkanie z Robertem Sienickim. To jest promujący jego ostatni komiks science fiction. W Stacja Design. To jest... Resto Bar. Najwyraźniej, cokolwiek to znaczy. Plac Orląt Lwowskich. Także zapraszam, ja na pewno będzie też Belę, będzie można coś zobaczyć. Druga rzecz, którą chciałem ogłosić, to że na naszym Discordzie, do którego linka znajdziecie na stronie ibpodcastblogspot.com, Debilau planuje zrobić RPG. Grę w RPG na Discordzie i osoby chętne muszą zapisać się w tamtejszym dziale. RPGowo jest link do dokumentu. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to Debilau zaprasza. Nice. A my idziemy tutaj. Boromir nie żyje. To nie jest swoją drogą prawda. Tak napisałem, żeby było zabawnie. Nie żyje. Jest grupa 9 osób we Włoszech, która założyła swoją własną drużynę pierścienia. Odbyła podróż przez całe Włochy, żeby dojść do Wezuwiusza i wrzucić tam pierścień. A teraz jeden z tych ludzi, czy jedna z tych osób buduje sobie rekreację Shire. I to brzmi trochę bardziej imponująco niż jest naprawdę. Jak wejdziesz na pierwszego linka, to tego La Contea Gentil. W ogóle ten link jest niedostępny. Który? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty? Ten redditowy. Tak? Czekaj. For me przynajmniej. Nie, u mnie działa. Możesz kliknąć sobie na... Faktycznie. Pozostałe linki są niestety do tego projektu, którego kolesia. Już załadował. Tak jakby Reddit padł na chwilę. Mhm. Jeden z tych kolesi, koleś chyba, który grał Frodo albo Sama, nie jestem do końca pewien, wykupił trochę ziemi we Włoszech, w rejonie Abruzzo. Nie, Abruzzo, przepraszam. Nie Abruzzo, tylko Abruzzo. I zbudował tam jak na razie jedną taką hobbicią ziemiankę, gdzie mieszka ze swoją rodziną i mieszka i żyje sobie jak hobbit. Ja miałem chyba znajomego, który robił coś takiego. W Polsce to się nazywało chyba hobbitowo? Czekaj. Hobbitowo? To brzmi jak termin, którego nie ma w książce, więc może coś znajdziemy. Małe hobbitowo. Hobbitowa górka. Hobbitowy domek. Nie mam nic pojęcia. Agroturystyka z przestrzenią warsztatową. Miałem znajomego, który robił coś takiego, tylko nazwał to hobbitowo. Ja teraz nie ogarniam, czy to jest coś innego, czy... Googlowanie pokazuje trochę domków przerobionych na trochę w stylu hobbitowym, które można sobie wynająć w różnych górach. Małe hobbitowo, domki letniskowe jak hobbitowo.
Trochę naciągane są niektóre z nich. A o tym umierającym Boromirze zastanawiałem się po prostu, jak wiele z ich wyprawy odtwarzało książkę, w sensie, czy robili jakieś dodatkowe bajery, czy po prostu zrobili sobie taką, wiesz, taki tour po kraju z buta, zakończone wizytą na Wezuwiuszu. Bo tak jak o tym kolesiu, co zbudował ten domek, mam bardzo dużo artykułów, to o samej wyprawie mam niewiele, mam tylko tak naprawdę jedno zdjęcie. Także nie wiem. Ale fajna sprawa, fajna, wiesz, fajny projekt, który do zrobienia przed śmiercią albo dzieckiem. Nie, nikt nie umarł, szamanie. Naciągnąłem was trochę, oszukałem was. Idąc dalej. Taki jakiś nieoczytany terrorystyczny. W Wielkiej Brytanii były student Ben John, który studiował wcześniej na Uniwersytecie w Leicester, został oskarżony o bardzo dziwną rzecz. On generalnie ściągnął z internetu, przepraszam za karetkę, ktoś musi umierać akurat teraz. Przepraszam, że robię podcast. Student ściągnął 70 tysięcy dokumentów związanych z białą supremacją i instrukcji robienia bomb. I generalnie został oskarżony, już ci mówię, co to było. O posiadanie informacji przydatnych przy skonstruowaniu aktu terrorystycznego. Co jest jakby zarzutem, za który może grozić 15 lat. Bo ale... jest tam gdzieś informacja, jak robić bombę, czy co? No, jeśli ściągniesz dużo artykułów, dużo, wiesz, dużo materiałów związanych z tym, że twoja rasa jest najlepsza, a także jak zrobić bombę i gdzie kupić broń, to wtedy trafiasz na jakąś listę i chyba może to być użyte jako oskarżenie po prostu przeciwko tobie. Wydaje mi się, że to jest jakiś skrót zrobiony, powiesz, po jakiejś panice terrorystycznej. Tak, na pewno. Brzmi to jak całkiem niezła cenzura też przy okazji. W każdym razie... No właśnie, raport mniejszości. W każdym razie... Drzazga... Och, przestań. W każdym razie sąd jakby stwierdził, że jest duża szansa, że to, co ten koleś zrobił, było jakby takim aktem młodocianego dziwactwa. Aktem miłosierdzia. Nie, to co zrobił on. Miłosierdzia dla komunizmu. Act of teenage folly. I powiedział, że to, co by mu się przydało, powiedział tak: "You are a lonely individual with few, if any, true friends." I kazał mu czytać książki. Sąd nakazał mu czytać Szekspira, Dickensa, Jane Austen. I co 4 miesiące ma się stawiać w sądzie i udowadniać, że czyta te książki. I will test you on it, and if I think you are lying to me, you will suffer. You will suffer. You will suffer greatly. On po prostu stwierdził, sędzia stwierdził, że koleś jest podatny na wpływy, więc trzeba mu podsunąć jakieś lepsze wpływy. No. Tak. AE napisał, czyli ukarali go za coś, czego nie zrobił, a teraz robią mu mental reconditioning. Tak, ale robią to dla nas, dla naszego bezpieczeństwa, AE. Dla mnie, kiedy pojadę do Wielkiej Brytanii. Pomalowany na czarno. Tak się zaczyna. Tak się zaczyna do czasu, kiedy tobie nie będą robić mental conditioningu. Patrz, pójdziesz, AE, pójdziesz na stację benzynową, żeby zrobić laskę jakiemuś tirowcowi i wpadnie ten koleś i cię zastrzeli. Co wtedy zrobisz? Będziesz się czuł jak głupek. Będziesz martwy, nie będziesz się czuł w ogóle. Będziesz umierał, czując się jak głupek. Nie, będziesz martwy, powiesz, oh, w końcu. Jak długo musiałem czekać. Tak czy siak, tak się to skończyło. Ja też jestem zaskoczony, że za sam fakt ściągnięcia takich informacji możesz pójść do więzienia. Jest to trochę dziwne. W sensie, że to nie wydaje się być dowodem w jakiejkolwiek sprawie. Co jeśli byłby studentem socjologii i robił reportaż na temat, znaczy wiesz, pisał pracę na temat aktów terrorystycznych?
Albo byłby podcasterem i chciałby mieć zabawne, wiesz, zabawne newsy. Albo po prostu byłby ekstremistą. Może być ekstremistą. Jest okej. Okay. Wyobraź sobie, że ja mówię: hej Mateusz, czytałem ostatnio do poduszki 70 tysięcy dokumentów o białej supremacji. No i okej. Okay. No nie, i masz prawo, bo nie jesteśmy w wolnym społeczeństwie. Inaczej, właśnie to jest śmieszne bardzo, jak bardzo łatwo skręcamy z wolności słowa do cenzury. Swoją drogą, czy wiesz, że jak zmieszasz sok pomarańczowy z benzyną, to stworzysz napalm? Zastanawiam się, czy działa to odwrotnie na przykład. Czy myślisz, że aresztowaliby czarnych, jak sobie będą Black Lives Matter wysyłać na przykład? Ale Black Lives Matter nie jest o supremacji czarnych nad białymi chyba. Jest. Jest. Założenia są takie. No to może tak. Przynajmniej w Anglii. Na razie wiemy tylko tyle, że w Anglii jest takie prawo. Okej. Okay. A ten fakt o napalmie jest chyba z Fight Clubu, także... Słuchaj, kiedy czytam to, to Knapik się w grobie przewraca. A propos przewracającego się w grobie Tomasza Knapika. O Jezu, przepraszam. Tomasz Knapik nie żyje. Możesz go znać jako prawdopodobnie najczęstszy głos dochodzący z telewizora w latach 90. Jest znanym lektorem, ale z artykułu o jego śmierci dowiedziałem się, że był też wykładowcą na uniwersytecie. Nie, przepraszam, na Politechnice Warszawskiej. Był profesorem elektrotechniki. No szkoda, w sensie... Ja wiem. Większość dzieci ja wiem, może nie kojarzy tego dużo. Głosu, ale... Tak, zrobił dużo. Miał 78 dużo. Lat. To jest taki dobry wiek, żeby umrzeć, nie? Wiesz, jest to, nie wiem... Nie za młodo, nie za staro. Nie wiem, co jeśli ktoś by zapytał osobę, która umiera w takim wieku, czy też by się zgodziła, ale... Wiesz, mówiliśmy o kobiecie, która poszła do lasu, wyjebała się, mając 98 lat i żyje do dziś. No widzisz, od piątku. Może właśnie gdyby Knapik chodził częściej do lasu, zamiast mówić. Może sekretem są spacery. Zamiast mówić, że chodzi do lasu. Podkładał... Tak, przykro nam, niesamowita postać w ogóle, nie? Tak. Nie każdy się z nas wychował trochę na Knapiku. Tak, i on jest osobą na tyle kultową, że kiedy był festiwal komiksów i gier, to Tomasz Knapik był wynajęty do czytania na przykład zwycięzców na turnieju jakiejś gry. Był po prostu, jest na tyle kultowy, że ludzie go wynajmowali dla jego głosu, bo kojarzyli go z dzieciństwa z telewizji. No, swoją drogą, czy chcesz coś więcej? Czy chcesz coś więcej od życia? Ostatecznie ktoś ci mówi: no słuchaj, jesteś dla nas wartościowy. Za co? Za mówienie. Jest lepszy job security? Wmówiłeś nam, że jesteś ważny. Mam fajny fakt z dzieciństwa związany z nim. On podkładał głos między innymi do Strażnika Teksasu. Podkładał Strażnika Teksasu. I takich seriali o gliniarzach w Ameryce było dosyć sporo w tamtych czasach. I w pewnym momencie był odcinek jednego z tych seriali, albo Strażnika, albo tego drugiego serialu, którego nazwę nie pamiętam, w którym Strażnik Teksasu spotykał bohaterów tego drugiego serialu. Był taki jakby crossover epizod, nie? Crossover. I teraz słuchaj, tamten drugi serial miał innego lektora, ale postać Strażnika Teksasu była podkładana przez Knapika wciąż. Czyli miałeś dwóch lektorów w jednym serialu, prawie jak dubbing. Wow. To była jedyna taka rzecz, to był jedyny taki przypadek, jaki znam, jaki słyszałem w życiu, żeby było dwóch lektorów naraz w jakimś serialu. Ekstra. No. Ale podkładał też Gwiezdne Wojny, Rambo 3, Nagi Instynkt, Pamięć Absolutna, Terminatora. Obok Frączewskiego i tego kolesia, który był Gambitem, jest to najbardziej znany mi lektor. Który był Gambitem? Tak, w X-Menach koleś, który podkładał głos Gambita, pracował dla TVN-u i wszystkie ogłoszenia TVN-u i takie reklamy seriali były czytane przez niego i to było tak dziwne dla mnie, że Gambit mówi te rzeczy. Jak się nazywał ten serial?
Który, X-Men? Tak. X-Men Original... X-Men? Po prostu X-Men chyba. X-Men Animated Series? Tak, X-Men The Animated Series. Wyszło w 92 roku, pierwszy odcinek. To jest ta seria, którą znamy najlepiej chyba. Wciąż mamy ją gdzieś na płytach. Skąd wiemy, kto podkładał głos pod niego? Pod Gambita? Kurwa. Tak. Myślisz, że film web będzie miał takie rzeczy, czy to było zbyt dawno temu? Nie, mam. Masz? Tak. X-Men. Gambit Andrzej Ferenc. Andrzej Ferenc. Nice. Andrzej Ferenc. Nice, nieźle, nieźle. On raczej żyje jeszcze. Podejrzewam też, że jest trochę młodszy, ale... O! Dobra. No, to tyle. Niech ci... Ziemia lekką będzie, Tomaszu Knapik. Jesteś gotów na szybką piłeczkę? Jestem. Floryda. Naga kobieta przejechała wózkiem golfowym pomiędzy strzelcem i negocjującymi z nim policjantami. Pachniała alkoholem. Wyobrażam sobie, że ona przejechała pomiędzy nimi i no. Koleś, który trzyma pistolet, mówi do policjantów: czuliście to? No. Pachniała jak alkohol. Zatrzymali ją, oskarżyli ją o zagrożenie policjantów. Może zakładali, że jeśli koleś dostanie erekcji, to zaciśnie palec na spuście. Ja słyszałem, że gdyby ona na przykład, podejrzewam, że byłoby o wiele lepiej, gdyby ona nie przejechała ten, tylko gdyby weszła między nich i zaczęła jeść, bo słyszałem, że jedzenie jest taką rzeczą, że podczas kiedy jesz, to nikt cię nie zaatakuje, więc możesz wejść pomiędzy dwie osoby kłócące się i na jakimś poziomie, jeżeli jesz hot doga czy coś takiego, to nikt nie będzie cię atakował. Myślałem, że uspokajasz sytuację. Tak, właśnie w ten sposób deeskalujesz sytuację, bo wchodzisz pomiędzy... Był taki filmik Man Eating, taki, że koleś jadł hot doga, nie? I wszedł pomiędzy dwóch kolesi, którzy się chcieli bić. No nie możesz zaatakować kogoś, kto je, bo ryzykujesz, że ujebiesz się sosem. Nie chcesz ryzykować tego w żadnej sytuacji. Kurde, nie mogę tego znaleźć, ale było coś takiego, że pamiętam właśnie koleś przed... A co, masz naukowy artykuł o tym, że człowiek, który je ma mniejszą szansę zostać zaatakowanym? Myślałem, że jest coś takiego, że generalnie tak jak... Że generalnie nie ma czegoś takiego, że zaatakujesz osobę, która je. Ponoć jest to bardzo mocne, wiesz, sprzeczności z kodeksem bycia człowiekiem. A czy to jest międzygatunkowe właśnie? Czy mogę pójść surfować w miejscu, gdzie są rekiny i jeść coś i być bezpieczniejszym? Nie no, rekiny też jedzą. O, będzie nadziewany koleś. Czy mogę jeść coś, czego nie lubią rekiny i wtedy nie będą chciały mnie jeść? Jak czosnek na przykład? Nie lubią rekiny. No nie wiem, czosnku. Są wampiry. Wampirze rekiny. Są wampiry wody. Water vampires. The worst kind of vampire. Nie znalazłem nic na ten temat, także ty będziesz musiał znaleźć jakieś, wiesz, coś, żeby uzasadnić swoją teorię. Mam to chyba. Nie musimy o tym... Nie musimy tego oglądać, ale znalazłem chyba ten motyw. Ja googluję de-escalation by food. Nazwali go snackman. Man breaks up Subway fight while eating potato chips. No to ma 2,5 minuty. Tak, nie hot doga, tylko chipsy. Może to, wiesz, trochę mam wrażenie, że jeśli, wiesz, kłócisz się z kimś, wydaje ci się, że to jest tak ważna sprawa, że warto o nią walczyć, ale ktoś wchodzi pomiędzy was i wpierdala chipsy i tak czujesz, ten człowiek, jakby dla niego nic nie znaczymy,
Dla tego człowieka te chipsy są ważniejsze niż nasza kłótnia, może ona nie jest wcale taka istotna. Coś w tym jest. Czytaj dalej. Dalsze. Lafayette. Czy ci się spodobał? Lafayette. Mężczyzna ukradł ambulans i pojechał do innego szpitala, żeby otrzymać szybszą obsługę. To jest całkiem niezły motyw. Ale gdzie skąd to się zdarzyło? Wiesz? W Ameryce. Tak. Generalnie nie. Przyszedł do szpitala, zarejestrował się na SOR-ze tak, tamtejszym i zobaczył, że będzie długo czekał, więc wyszedł na zewnątrz, zobaczył ambulans, wziął go i pojechał do innego szpitala. Pytanie brzmi, czy faktycznie dostał szybszą obsługę. Bo musisz też liczyć, wiesz, czas dojazdu, nie? Swoją drogą, lekarze stwierdzili, że faktycznie ma pęknięte żebro, więc... Wiesz, może miał rację. Od jakiego poziomu obrażeń jakby możesz uzasadnić kradzież ambulansu? W sensie... Jeśli ukradniesz ambulans i pojedziesz do szpitala, to co musisz mieć złego ze sobą, żeby powiedzieli, a to w porządku? No na pewno zagrożenie życia, ale moje pytanie jest takie, czy w ogóle jeżeli ukradniesz ambulans, to znaczy, że jest okej. Okay. Powinieneś leżeć i czekać na śmierć. Na przykład są takie więzienia, w których nie karze się ludzi za próbę ucieczki. Ponieważ wolność jest naturalną cechą, więc w jakimś sensie nie powinieneś też karać ludzi za kradzież ambulansu, bo bycie zdrowym jest naturalną potrzebą człowieka. Tak, masz prawo. Swoją drogą ambulans właśnie znowu będzie jechał pod moim oknem. Przygotuj się. Yes. Ale ten jest cichszy. Zapomniałem. Miałem jednego newsa o więźniach gdzieś w Izraelu, którzy uciekli wykonując podkop i teraz są poszukiwani, także według tego co mówisz nie powinni być karani za tą ucieczkę, powinni być schwytani i powinno im się pogrozić palcem i powiedzieć: macie nas. A ja mówisz, że w Niemczech nie karze się więźniów za próbę ucieczki. Także spoko. W Rosji... Miałem też newsa, którego nie użyłem tutaj. Było sporo takich newsów, gdzie dzieci były krzywdzone i jakby... Szukałem sposobu, żeby opowiedzieć to w zabawny sposób, ale jakoś nie wymyśliłem. Był na przykład newsik o kolesiu, który zabił faceta, który zgwałcił jego córkę. I jedyna zabawna rzecz w tym newsie była taka, że... pili razem i tamten drugi pokazał mu filmiki na swoim telefonie, na których gwałci dzieci. I zastanawiałem się, jak dochodzi w twoim życiu do sytuacji, w której pokazujesz innym filmiki, na których gwałcisz dzieci? Powoli. W sensie, czy też tak, że chcesz tak zasugerować może, że zagwałcenie dzieci jest zabawne, jeśli ludzie się roześmieją, to wtedy idziesz dalej i pokazujesz im swoje filmiki? Tak, na pewno musisz zrobić pacing, nie? Dobry, ale no to jest też taki motyw, że... chyba zgubiłem wątek. Na pewno musisz zrobić dobry pacing, żeby nie wygadać się od razu za szybko. Tak. Tak, bo to jest ciężki temat. A czy to nie jest coś takiego, że jak na przykład... no to jest... Niczym się to nie różni od na przykład wrzucania jedzenia, zrobienia zdjęcia jedzeniu. I wrzucanie tego na Instagram, więc może robisz dokładnie to samego, jeżeli gwałcisz dzieci, no to wrzucasz te zdjęcia tych dzieci na Instagram, bo chcesz się pochwalić, naturalne, nie? No, znaczy w tym wypadku akurat koleś, któremu pokazał te filmiki, to, wiesz, rozpoznał swoje dziecko na tym filmie i zgłosił to na policję, a potem znalazł tego kolesia i go zabił, zaśgał go nożem i całe miasto wstawiło się za nim. W sensie on oczekuje, w areszcie domowym oczekuje na rozprawę, ale całe miasto staje za nim murem, że jakby rozumieją to. Na telefonie były jeszcze filmiki z innymi dziećmi i oni rozumieją i jakby popierają śmierć tego ziomeczka. I teraz pytanie właśnie, podejrzewam, że jeśli skradłbyś ambulans, żeby pójść zabić pedofila, to w takim razie może to uszłoby ci na sucho?
A oni powiedzieliby, nie, nie, ambulans jest, żeby ratować życie. Powinien pan był skraść radiowóz. Albo Batmobil. A jakimś. Gdyby wsiadł pan w radiowóz i zapalił syrenę, to automatycznie miałby pan misję policyjną i wtedy mógłby pan zrobić to legalnie. Oh. W ocenie dzieci. Dobra, dalej, czekaj. Raper Lil Uzi Vert wcześniej w tym roku wszczepił chirurgicznie w czoło diament warty 24 miliony dolarów. Na jednym z ostatnich koncertów rzucił się w tłum, żeby surfować na tłumie i fani wyrwali ten diament, kiedy skoczył. Ale diament się odnalazł. Jeżeli... No, co znaczy, że się odnalazł? No właśnie, jest tutaj pewna taka dysproporcja, bo wszystkie nagłówki mówiły, że fani wyrwali mu ten diament, jak wiesz, jak Thanos. A kiedy on się wypowiadał na ten temat, to tak opowiadał o tym, jakby przypadkiem fani jakby ten diament wyrwali. I że on wciąż ten diament może ma. Może ten diament nie jest jakoś super mocno osadzony, jeżeli kurwa skaczesz w tłum, no to on po prostu odpada. Hej, nie znam się na tyle na chirurgii plastyczno... Diamentów? Wiesz, na minerałowej chirurgii. Rozumiem. Możesz zobaczyć zdjęcie tego kolesia, bo jest zdjęcie z tym diamentem. Widziałem. I ten diament wygląda w ogóle na niezagojony na tym zdjęciu, także... Ja nie wiem. Pozdro dla niego. Cieszę się, że go ma, bo ponoć spłaca go od 2017 roku i jeszcze nie skończył. Wyobrażasz sobie zgubić na koncercie diament, za który jeszcze płacisz? Brzmi jak dobra inwestycja. Tak. Ale hej, gadamy o nim. Może ktoś kupi jego płytę. Jest. Nie ja. Tutaj ostatni. Ostatnie. Świętujący talibowie zaczęli strzelać w powietrze, zabijając 17 osób i raniąc ponad 40. Przywódcy nawołują, żeby zamiast strzelać, dziękować Bogu. Tak. To jest strzelanie w powietrze, także zakładam, że chodzi o kule spadające z nieba? Tak, ponieważ to... A jeżeli oni wystrzelili w powietrze i to było okej, ale potem Bóg po prostu stwierdził, że część z nich musi nie żyć i zrzucił kule, zupełnie niezwiązane z tym. Niezwiązane. Tak, zupełnie z innej okazji zabije 17 osób. No, tych konkretnych osób, ponieważ jaka jest ich szansa, że trafisz akurat w te osoby? Znaczy, jeśli jesteś nie Bogiem, to wiesz, 100%. No, oczywiście, 100%. Jest całkiem pewna szansa. Przepraszam, 14 osób jest rannych. A nie, czekaj, w innym mieście 14 osób jest rannych. Trochę pokićkałem liczby, ale zginęło 17 w Kabulu, 41 rannych, a w innej prowincji w podobnych okolicznościach 14 zostało rannych. Także w Kabulu generalnie było więcej headshotów, ale to też jest większe miasto, prawda? To jest jakby centrum. Super jest ten motyw. Bardzo mi się podoba ten news. W ogóle jest taki dobry. Ogar generalnie jako... Zapytajmy, co myślą eksperci. Ogar mówi, my się wydaje, że opadająca kula nie jest w stanie zabić. Ja nie gwarantuję, w sensie ten news nie ma takich szczegółów, ja nie gwarantuję, że opadające kule zabijały ludzi. Możliwe, że wiesz, że w Kabulu są wysokie budynki i po prostu trafiali w okna. Mi się wydaje, że właśnie nie, że to Bóg, że te kule nie są w stanie zabić, ale to Bóg się przyczynił do tego, żeby zabić tych ludzi. Czy kula wystrzelona w powietrze może zabić? Ja czytałem, że tak, kiedyś. Wydaje się, że kula jest jakby stworzona, żeby być aerodynamiczna. Jak wynika z badań, wystrzelona z karabina kula może przy spadaniu osiągnąć prędkość nawet 90 metrów na sekundę, co wystarczy, żeby przebić ludzką czaszkę. Aha! Ty, Ogar, siedź cicho, a E może mówić, że ma wątpliwości, ponieważ on jest aeronautykiem kosmicznym. Dobra. Chodźmy na after show. Ja będę musiał zaraz kończyć. Mam. Ordinary things? Co tak, to jest? Wiesz co, ja pracuję. Kiedy pracuję, potrzebuję, żeby rzeczy leciały w moich uszach i znalazłem taki kanał Ordinary Things, gdzie koleś robi takie wideo reportaże na różne tematy, które według niego są ciekawe. Ostatni filmik jest na przykład o trawnikach.
skąd się wzięły, wzięły trawniki historycznie, gdzie były pierwsze trawniki, w jakich częściach świata trawniki faktycznie mogą istnieć naturalnie, a w jakich jakby są sztucznie utrzymywane, żeby ozdabiać domy. Ma najróżniejsze, ma jeden odcinek o zamiennikach jedzenia. Kojarzysz te takie Soylent na przykład, te takie płyny w proszku, no, które mają zastąpić jedzenie. I chwele. To robi, zrobił właśnie filmik o tym, gdzie przez 22 minuty robi reportaż, na który, na temat, na który zrobił research po prostu. Swoją drogą Huel według niego jest najzdrowszy z istniejących zastępczyków jedzenia. Ale są fajne, dobrze się go słucha po prostu. I sprawia wrażenie, że robi research całkiem nieźle. Nie masz wrażenia, że wciska ci kit. Także tyle mogę powiedzieć, podoba mi się. Zawsze fajne jest, zawsze jest fajne trafić na takie dziwne kanały na YouTubie, które są są fajne do posłuchania w tle. Tak, i w miarę świeże, nie? Jest, jeśli kojarzysz takiego taki kanał Internet Historian, to on ma jeszcze jeden kanał, na którym właśnie między innymi z tym kolesiem nagrywają takie trochę strumienie myśli, które są animowane później przez kogoś innego. Są fajne rzeczy, fajne rzeczy. Bardzo fajnie. No to ja tak mówiłem, tak jak mówiłem na początku, wcześniej, widzieliśmy sobie Belfra i jest nie, szczerze, tak średnio polecam, ale może komuś akurat podejdzie. Ja miałem parę takich niefajnych rzeczy. Bardzo mi się podobało za to, jest tutaj taki, on się nazywa chyba Łukasz Simlat i ten koleś jest odjechany w ogóle. Jest, ma naprawdę zajebisty warsztat aktorski, gra w wielu filmach. Ostatnio go widzieliśmy w Roiście właśnie. Mhm. I on gra też w Belfrze? Gra też w Belfrze, grał też i on zawsze kieruje, zawsze kreuje bardzo ciekawe role. W Roiście miał takiego policjanta, który się jąka w ogóle. Tutaj ma takiego cwaniaczka nauczyciela WF-u, więc mam wrażenie, że jest bardzo wyjątkowym aktorem. Mam nadzieję, że jeszcze o nim usłyszymy. Ma w pizdu charakterystyczną twarz. Ale jest sam w sobie, jest strasznie plastyczny, w sensie te role, każda z tych ról jest jakby, ja ją pamiętam, nie? To się rzadko zdarza, bo nie gra pierwszoplanowych ról też. Na Wikipedii jest opisany jako Schauspieler, ale nie wiem, co to znaczy. A nie, sorry, to jest Wikipedia innokrajowa, to nie jest polski język. Schauspieler najwyraźniej oznacza aktor w jakimś innym języku. No w niemiecku chyba, nie? Nie, chyba nie. Polski Schauspieler filmowy, telewizyjny, a teatralny. Od 2007 roku je Schauspielerem Teatru Powszechnego we Warszawie. To może jest ta, jak to się mówi? SZL, Wikipedia.org. Kaszubska. Może Kaszubska. Może? Nie wiem. Jeden Schauspieler. Nie wiem, dlaczego znalazło mi go akurat na takiej stronie. Mamy taką jedną z nauczycielek tańca w Polsce i ona jest właśnie góralką i ona czasami odjechana jest, jak mówię właśnie, no zapraszam wszystkie dziewczyny na gryfne sztylungi, na women styling, nie? Lady styling, gryfne sztylungi. O jeez. Dobrze byłoby zajebiście znać jakąś gwarę. Kończy się nowy Rick. Sezon 5 bodajże? Tak, są. Jest Ricky 2 kruki. Jest, nie? Jest Ricky 2 kruki. Widzieliście go już? Widziałem pół tego ostatniego odcinka wczoraj wieczorem i sobie dzisiaj go dokończę na spokojnie. To pogadamy o nim za tydzień, bo ja jeszcze nie zacząłem go oglądać, tak. Ale też jestem na ostatnim teraz. Chciałbym powiedzieć, że to jest końcówka. Jeżeli zwlekaliście, to jest dobry moment, żeby pyknąć sobie to. Nie wiem, czy jest tutaj dużo do gadania. Jest po prostu. No jest random, nie? It's Rick, bitch. No dokładnie, nie? Jest okej. Okay. Jest jakby. No ostatecznie tego się spodziewałem po twórcy Community trochę, że serial będzie zajebisty, potem będzie trzymał dobry poziom po prostu, nie? I tyle.
Amen. Jeszcze jest What We Do in the Shadows. Wychodzi sezon trzeci, wyszły parę odcinków i jest spoko. Spoko. Ja wykorzystałem to, żeby oglądać drugi sezon, bo gdzieś mi siedział. Więc może zrobię to samo, jak wyjdzie czwarty. Jest, jeśli ktoś nie dał szansy temu serialowi, albo zaczął oglądać, ale nie spodobał mu się, to ja polecam dać drugą szansę, bo jest trochę inny niż film ten serial, ale ma swoje własne wartości. To ja, dla mnie największą wartością jest, on się nazywa Matt Berry. Mhm. Tak. O kurwa, ten koleś. Ten koleś jest tak wyjebany w kosmos, jak Mario Bros. Jest serial Toast of London, który uwielbiam. Opowiadałeś no i właśnie jest. To jest o aktorze takim brytyjskim, który. Tam jest moja ulubiona scena, jak on mówi yes. Ty powiedziałeś, wyobraziłem sobie go. Ja go znam. Nie, bo ten klip jest cudowny, nie? On gra zawsze tak, dosyć ja podobny rodzaj postaci. Ja nie widziałeś IT Crowd? To ja spokojnie polecam ci IT Crowd, bo jest to po prostu serial trzymający świetny poziom. Jest komediowy, jest bardzo śmieszny. Ma chyba 3 sezony czy coś. Jak dla mnie ta scena z Toast of London z Yes jest niesamowita po prostu. Jest moja ulubiona. Puszczę ją, jest krótka czy długa? Możesz się w ogóle puścić jako SFX. Chyba już kiedyś to zrobiliśmy nawet. Okay. Czekaj, leci sobie. Yes. Nie no, mam minutę 30. Wytnę z niej coś i wrzucę. Wrzucę na sam początek, jak mówi yes. Yes. A tymczasem chyba musimy kończyć, ponieważ ja będę się niedługo zbierał. Dzięki Mateusz za nagrywanko dzisiaj. Wszystkich was zapraszam na ibpodcastblogspot.com i na naszego Discorda tam. A także za tydzień, jeśli ktoś będzie chciał się zobaczyć, to we Wrocławiu będzie spotkanie z Robertem Belesienickim. Na Facebooku możecie znaleźć sobie event, który nazywa się Ostatni Pisarz, spotkanie z Robertem Sienickim. I do zobaczenia tam. To był 252 odcinek podcastu Inside Baseball z Wrocławia i z Warszawy. Mówili do was Konrad Okoński, Szybki Numerek. Oraz Mateusz Żerkowski. Zbyt kminiony, rozkminiony. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.